Witam Was bardzo serdecznie na webinarze poświęconym sprzedaży transgranicznej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co w praktyce oznacza lokalizacja sklepu internetowego. Mój gość opowie także o podejściu do tłumaczenia sklepu na rynki zagraniczne. I też opowiemy o tym, czy zrobić to automatycznie, a może jednak zlecić to native speakerowi. Także skupimy się na innych elementach, które wpływają na decyzje zakupowe Europejczyków i na tym, co szczególnie sprawdzają przed zakupem oraz jak budować zaufanie do marki czy sklepu na rynku zagranicznym. Mamy dla Was także małe zestawienie najczęściej popełnianych błędów wśród sprzedawców na rynkach właśnie zagranicznych, no i też Paweł przekaże kilka protipów, jak temu zaradzić. Ja nazywam się Tomasz Rusoń i jestem specjalistą do spraw marketingu w Atom Store. Jestem też autorem licznych projektów i artykułów z zakresu e-biznesu ze szczególnym uwzględnieniem marketingu i e-commerce. A moim gościem dzisiaj jest Paweł Wilczyński, country manager na rynek polski w Expandeco. I Paweł wspiera sklepy internetowe w odnoszeniu sukcesów na zagranicznych rynkach, pomagając im lepiej spełniać oczekiwania właśnie nowych klientów na rynkach docelowych. Paweł możecie też znać z programu edukacyjnego Google, gdzie prowadził projekt Google Internetowe Rewolucje w eksporcie. No i też Paweł bywa regularnie na scenach na branżowych targach. Czy o czymś jeszcze zapomniałem, Paweł, bo twoje bio jest bardzo imponujące. Dziękuję za to przedstawienie. Może jeszcze tylko warto dodać w ogóle, po co country manager rynku polskiego w takiej firmie jak Expandeco w Polsce, a bierze się to stąd, że nasza firma główną swoją siedzibę ma na Słowacji i to może warto byłoby też na to zwrócić uwagę na początek. Tym bardziej, że patrząc z punktu widzenia rynku polskiego, no e-commerce w Polsce może się wydawać, że nie ma za bardzo czego się uczyć od naszych mniejszych sąsiadów z południa właśnie w zakresie e-commerce'u, a i jak wskazują doświadczenia i dane, które właśnie z tych sąsiednich rynków można zebrać, okazuje się, że jest sporo do takiej wiedzy do dzielenia pomiędzy rynkami i jednym z tych aspektów jest właśnie cross-border, dlatego że akurat te nasze południowe rynki, słowacki i czeski, w tym cross-borderze wystartowały dużo wcześniej. Wiadomo, że to są mniejsze rynki, także e-commerce z Czech i Słowacji takiego rozwoju szukają poza swoim rynkiem dużo szybciej niż e-commerce z Polski. No i sama generalnie ta scena e-commerce'owa w Czechach i na Słowacji jest mocno zatłoczona. To też warto wiedzieć, że w Czechach jest taka sama ilość sklepów internetowych, a mieszkańców te 4 razy mniej. Także ten nacisk taki konkurencyjny jest mocniejszy, sklepy czują to mocniej. No i dodatkowo jest jeszcze jeden taki istotny element, a mianowicie to, że i Czesi, i Słowacy mają doświadczenia z życia w kraju takim dwujęzycznym, dwunarodowym. I faktycznie takie doświadczenia potem się też przekładają na taką pewną łatwość zrozumienia klientów na zagranicznych rynkach. Po prostu jak ktoś ma takie doświadczenia z życia, to młodsze pokolenie może ma ich już mniej niż to, które wchodziło w dorosłość jeszcze tam gdzieś do tych późnych lat 80. Ale i tak takie doświadczenia właśnie z takiej wymiany, powiedzmy, kulturowej potem przekładają się na pewną łatwość zrozumienia też tych zagadnień, które są potrzebne przy cross-borderze. Także tam na Słowacji i w Czechach ten pomysł na cross-border pojawił się wcześniej i stąd też nasza obecność tutaj na polskim rynku jako firmy słowackiej, która właśnie takie doświadczenia z wchodzenia na rynki głównie węgierski, rumuński w pierwszej kolejności, a potem dalej rynki Europy Południowej i Europy Zachodniej może właśnie dzielić z polskimi e-commerce'ami. Okej, a czy też możesz opowiedzieć naszym słuchaczom pokrótce o Expandeco, czym się zajmujecie i w jaki sposób wspieracie te sklepy internetowe w właśnie wychodzeniu na rynki zagraniczne?
Mamy kilka takich usług. Działamy na tych, w tych aspektach, pomagamy w tych aspektach, które są takie najbardziej istotne w sytuacji, kiedy firma decyduje się na wyjście na rynek zagraniczny i rozpoczynamy naszą współpracę często od analizy. To często jest tak, że klienci pytają nas po prostu, który rynek polecamy, na który rynek warto naszym zdaniem, na którym rynku warto naszym zdaniem się pojawić, a potem przechodzimy ten proces ekspansji z klientem krok po kroku, dokładając z naszej strony tłumaczenia i lokalizacje, obsługę klienta, którą świadczymy już w tej chwili w 10 językach europejskich, także w tych 10 językach jesteśmy w stanie komunikować się w imieniu naszych klientów. Mamy też takie rozwiązania do logistyki zwrotnej, adresy, które umożliwiają naszym klientom, ułatwiają ich klientom tak naprawdę korzystanie ze sklepów internetowych, no bo dzięki tym adresom mogą ci ostateczni klienci odsyłać produkty, które kupią w danym kraju na adres w danym kraju. No i mamy też takie usługi dodatkowe jak numery telefonów dla tych, którzy mają własne zespoły obsługi klienta i chcą korzystać właśnie z takich numerów telefonów. Pomagamy też w zakładaniu kont bankowych za granicą. I to jest oczywiście pewna część tych usług, które jest potrzebna przy ekspansji, ale jeśli sobie w czymś sami nie jesteśmy w stanie poradzić, wtedy staramy się podpowiedzieć rozwiązanie z ekosystemu naszych partnerów, że tak powiem, czyli z firm, które zajmują się na przykład logistyką albo innymi rozwiązaniami, które są potrzebne po to, żeby na tym rynku się pojawić, zaistnieć, no i funkcjonować. Czyli jeśli chodzi o logistykę, marketing czy inne rozwiązania, to wtedy polecamy naszych partnerów, tak żeby ten, kto przyjdzie do nas, czuł się w pełni zaopiekowany, że tak powiem, w tym zakresie. Czyli można powiedzieć, że kompleksowa obsługa na rynkach zagranicznych, od analizy po nawet konto bankowe w docelowym państwie. Tak, tak. No i trzeba podkreślić, że robimy to z pomocą zespołów, które są międzynarodowe, bo te zespoły, które mamy do dyspozycji, działają w tych krajach, w których działamy, w tych krajach, w których jesteśmy. I zawsze robimy to w ten sposób, że jeśli mamy klienta, który sprzedaje, powiedzmy, na tym zagranicznym rynku, czy to będą Węgry, Rumunia, czy Słowenia, to tam na miejscu mamy osobę, która w jego imieniu będzie odbierała telefon i kontaktowała się z lokalnymi klientami, no po to, żeby zapewnić właśnie taką maksymalną lokalność tego sklepu internetowego. Potem jak będziemy rozmawiali, dowiemy się, że to jest jedna z barier. Okej, okay, a to już jakby przechodząc stricte do całej jakby idei jakby handlu transgranicznego, ja mam takie może nieco banalne pytanie do ciebie, ale dlaczego warto w ogóle szukać klientów za granicą? Przecież polski e-commerce w sumie ma się dobrze. 9 na 10 jego użytkowników w sieci kupuje online, czyli ten rynek zbytu jednak w Polsce jest, powiedzmy, spoko, to po co szukać jakby za granicą? Jakby dlaczego? Myślę, że pytanie nie jest banalne, bo generalnie pojawia się bardzo często wśród rozmów z e-commerce'ami, z którymi my rozmawiamy na rynku polskim. Może parę lat temu było częstsze, to znaczy częściej gdzieś tam ta potrzeba była, no, trudniejsze do znalezienia, że tak powiem, na rynku, tak? Mniej e-commerce'ów generalnie interesowało się tym wychodzeniem na rynki zagraniczne, ale ci, którzy to robią albo się na to decydują, no to mają na pewno kilka takich powodów gdzieś tam w głowie i mogę się nimi podzielić, to też część, to są takie informacje zwrotne, z którymi do nas wracają klienci, którzy zdecydowali się na wyjście na rynki zagraniczne. Na pewno pierwszym takim aspektem, który się bierze pod uwagę, no to jest generalnie możliwość na rozwój, tak? Czyli wyjście na ten rynek zagraniczny powoduje, że po prostu mamy możliwość dotarcia do kolejnych i kolejnych klientów. I to jest coś, z czym spotykają się sklepy internetowe również w Polsce, może właśnie tak jak mówiłem, częściej na mniejszych rynkach, jak czeski i słowacki, no ale w pewnym momencie dochodzimy do tej granicy, tak? Mamy już taką sytuację, że nasza marka jest rozpoznawalna, że sprzedajemy produkty, które cieszą się powodzeniem na danym rynku, stajemy się liderem tego rynku, no i w pewnym momencie zaczynamy szukać szansy rozwoju i ten rozwój tutaj u nas już zaczyna być ograniczony, to znaczy zaczyna być widać gdzieś jego granice i często firmy, które właśnie mają ambicje, żeby ten rozwój kontynuować, kontynuują go na rynkach zagranicznych i wybierają te rynki. Więc to jest jeden taki powód. Kolejny jeszcze powód. Jakby, można powiedzieć, że jakby to, co powiedziałeś, że po prostu w Polsce robi się w niektórych branżach zbyt ciasno, załóżmy,
i firmy szukają gdzieś jakichś nowych możliwości, że jakby na dystrybucję swoich produktów, tak? Jakby... Tak. Tak, komuś też może iść tak dobrze. Mamy też takich klientów, którzy są po prostu liderami rynku i oni tutaj już wiedzą, że doszli do takiego etapu, że po prostu są na pierwszych miejscach Google na swoje zapytania, sprzedają taką ilość produktów, jaką sprzedają, a chcą sprzedawać więcej. No i dlatego szukają klientów na tych nowych rynkach. Jasne. A czy są jeszcze jakieś takie główne powody, dlaczego jednak polscy przedsiębiorcy decydują się na tą ekspansję zagraniczną? Tak, tak, oczywiście. No i to są te powody, które pojawiają się właśnie w rozmowach z klientami, z którymi pracujemy, z którymi się spotykamy na co dzień. Na pewno wielu z nich mówi o tym, że jest szansa na wyższe marże, tak? Czyli że to będzie tak, że ten polski rynek właśnie konkurencyjny, gdzie klienci są już mocno rozpieszczeni, że tak powiem, tą ofertą, którą mają do dyspozycji. Są też przyzwyczajeni do tego, że ci, którzy z nimi pracują, czyli e-commerce, oferują rozmaitego typu zniżki, kody rabatowe, oferują promocje, więc ten polski konsument jest właśnie do takich rozwiązań przyzwyczajony, no i szuka właśnie takich okazji cenowych bardziej aktywnie nawet niż konsumenci z innych rynków. Więc jeśli ktoś potem porównuje wyniki tego, jakie marże udaje mu się wypracować na tym naszym rynku, na tych rynkach sąsiednich czy innych, to często okazuje się, że właśnie te marże na tych rynkach zagranicznych wyższe są łatwiejsze do uzyskania. Mhm. I to niekoniecznie tylko dotyczy rynków, które tak nam się naturalnie z takim rozwiązaniem kojarzą. Czyli to nie będzie tak, że tylko na rynku niemieckim, bo tam będziemy sprzedawać w euro i po prostu będziemy więcej zarabiać. Ale nawet mniejsze rynki, które mają właśnie taką specyfikę, że jest tam mniejsza konkurencja albo mniejsza dostępność jakiejś grupy towarów, czy tych towarów, które akurat my sprzedajemy, to te rynki mogą się okazać właśnie takim miejscem, gdzie jeśli pojawimy się ze swoją ofertą, to w efekcie dostaniemy ten bonus, tą nagrodę w postaci możliwości ustawienia cen na wyższym poziomie i dzięki temu po prostu ekonomicznie ta ekspansja nam się szybciej zwróci. Czy gdzieś słyszałem, że takimi rynkami są chyba kraje nadbałtyckie, gdzie jakby jest jakby mała dostępność pewnych produktów i dlatego jakby one mogą być interesujące jakby dla polskiego przedsiębiorcy. Nie wiem, czy jakby to jest dobry tok rozumowania i czy to ta opinia, z którą się spotkałem, jest coś jakby prawdziwego w niej, czy jednak te kraje, nie wiem, nadbałtyckie na przykład. To jest na pewno dobry trop, żeby znajdować te rynki, które są mniejsze, albo przynajmniej bardziej im się przyglądać, czy przyjrzeć im się dokładniej przed ekspansją, bo może się okazać, że one właśnie nas pozytywnie zaskoczą. I tutaj na przykład taki rynek jak Słowenia albo Chorwacja, która ostatnio przyjęła euro, to są podobnej skali właśnie rynki jak te bałtyckie, o których wspominałeś. I te rynki właśnie też wśród naszych klientów zbierają dobre opinie, to znaczy oni są zadowoleni z wyjścia na te rynki, bo wprawdzie inwestycja jednorazowa jest trudniej może podjąć decyzję o jednorazowej inwestycji, dlatego że bez względu na to, jak duży jest rynek, to i tak koszty tłumaczenia i przygotowania strony internetowej klientów, strony internetowej dla klientów z tego rynku będą tak samo wysokie, tak? Albo czasami nawet wyższe, bo im mniej popularna kombinacja językowa i mniejsza dostępność tłumaczy czy edytorów w danym języku, tym też wyższe koszty tego tłumaczenia i całe nasze koszty wejścia są wyższe, ale na takich rynkach właśnie często znajdujemy, czy nasi klienci znajdują się w takiej sytuacji, że potrafią sprzedawać dużo większej ilości produktów niż wydawałoby się to z potencjału rynkowego, właśnie dlatego, że konkurencja jest mniejsza i większa jest otwartość też na zakupy za granicą. To też widać. Jasne. A wiesz, z czym my się też tak Atom Store jakby spotykamy, jak przychodzą właśnie do nas e-commerce, to mówią też, że jakby chcą wdrożyć ten jakby sprzedaż transgraniczną, bo chcą zdywersyfikować swój biznes, że jak
wiesz, jakieś wahania rynkowe, to na przykład łatwiej jest, nie wiem, ze słowackiego kapitału jakby przerzucić na polski, z polskiego na, nie wiem, rumuński, czy nie wiem, na niemiecki, że jednak też jakby te wahania rynkowe, kryzysowe, czy jakby też się z tym spotykasz, jak już przychodzą do ciebie jakby właściciele e-commerce'ów? Tak. Widzieliśmy to. Takim najbardziej ostrym przykładem były oczywiście lockdowny w czasie COVID-u, które się rozkładały inaczej w czasie i było tak, że nasi klienci, którzy działali na różnych rynkach, dzielili się takimi informacjami zwrotnymi później, że pomogło im to, że byli obecni na więcej niż jednym rynku właśnie w zachowaniu takiej płynności finansowej, no bo było tak, że w danym kraju to zainteresowanie e-commerce'em spadało z jakiegoś powodu, w innym kraju w tym czasie utrzymywało się na tym samym poziomie albo nawet rosło i potrafili po prostu sobie dzięki temu lepiej poradzić. Także tak, dokładnie tak jest, że odpadność na takie wahania rynkowe to jest jeden z aspektów, które biorą pod uwagę. Okej, a czy powiedz mi, czy polscy przedsiębiorcy chętnie jakby wychodzą na rynki zagraniczne, czy niekoniecznie? Jakby jak to wygląda w przypadku polskich e-commerce'ów? No bo czy też to jest tendencja, nie wiem, rosnąca, czy był jakiś taki moment jakby na rynku, gdzie jednak był większy odsetek jakby sklepów, nie wiem, wdrażających ten cross-border? Jak to wygląda? No bo to, że jeszcze go powiem, że to jest jakby trudna decyzja, jakby nikogo nie dziwi. Nawet jakby czytałem ostatnio raport z e-izby o właśnie cross-borderze i tam było napisane, że około 49% jakby pytanych sprzedawców wskazywało, że jest to dość trudna decyzja. Jakby nie dziwne, ale jak to wygląda jakby na polskim rynku? Więc na pewno mogłoby wyglądać lepiej, jeśli patrzymy na to z naszego punktu widzenia, no bo jesteśmy w tym biznesie, ale też na pewno wygląda lepiej niż parę lat temu. To zdecydowanie w ciągu ostatnich 2 lat jest taki bardzo mocno się ten temat przewija. Sporo firm się nad tym rozwiązaniem zastanawia. W ogóle pojawiło się pojęcie cross-border tak naprawdę w tej przestrzeni e-commerce'owej publicznej. Rzeczywiście tak na pierwszych targach, na których reprezentowałem Expandeco, no to byłem jedną z 2 osób, jeszcze była też koleżanka z konkurencji, które mówiły o cross-borderze i ze sceny i to faktycznie było tak, że wtedy mało firm, nawet spośród tych, które działają w naszej branży, w ogóle zwraca uwagę na to zjawisko. No a od tych 2 lat o cross-borderze mówi się dużo. Może nie widać tego jeszcze w tak naprawdę tych realnych podejmowanych decyzjach i ja myślę, że tak gdybyśmy mieli to podawać to jakąś liczbę, to z naszych szacunków wynika, że to jest odsetek rzędu 5 maksymalnie procent tak naprawdę e-commerce'ów, które decydują się na taki ruch z tego rynku polskiego, na pewno niższy niż właśnie na tych sąsiednich rynkach czeskim czy słowackim. Ale to na pewno też tak jest, że my pracując z tą grupą, to pracujemy z tą najbardziej ambitną grupą, z tą taką, która ma już poukładany biznes i która po prostu wie, że na tych rynkach zagranicznych sobie poradzi, będzie poradziła sobie dobrze. I myślę, że to zainteresowanie będzie rosło nawet z uwagi na tą sytuację w e-commerce, jaką mamy w tej chwili, tak? Jeśli wokół siebie firmy zauważają spadki i widzą, że ta sytuacja nie zawsze będzie taka na zielono, nie zawsze będą te liczby rosły, to też zastanawiają się nad tym właśnie, jak się zabezpieczyć. Jedną z dróg zabezpieczenia się jest cross-border. To, co jest na pewno super pozytywne, to widać, że Polska zaczyna, czy polski e-commerce zaczyna dostrzegać i wykorzystywać ten potencjał, jaki mamy, jeśli chodzi o stanie się generalnie takim specjalistą od cross-border w naszej Europie Środkowej. No bo to, że mamy ten duży lokalny rynek, który z jednej strony trzyma te e-commerce tutaj i powoduje, że tego zainteresowania nie ma, powoduje też, że my mamy świetny punkt wyjścia do tego właśnie, żeby te produkty, które sprowadzamy tutaj do klientów z Polski, sprzedawać na rynkach zagranicznych, bo one z samego założenia, już od samego początku są
często tańsze i bardziej dostępne dla nas niż dla takiego samego importera, naszego konkurenta z mniejszego rynku, tak? Czeskiego czy słoweckiego, czy jasne. Czy a powiedz mi, no to jak już mówimy o tym cross-borderze, jakby faktycznie będzie to rosło, jest to duża szansa do jakby dla biznesu, to jak się jakby najprostszy, jakby od czego zacząć? No chyba od tłumaczeń, ale tak. Jakby, no i to też tutaj się pojawia, jakby jak zacząć, nie? No bo częstą praktyką jest analizowanie rynku pod względem jakby językowym. Na przykład ile tam osób w danym państwie mówi w jakimś języku. Domniemywam, ale może się mylę, że załóżmy Norwegowie, podejrzewam w większym procencie mówią na przykład w języku angielskim niż, czy w ogóle w językach obcych, niż na przykład nie wiem, Francuzi. Gdzie jednak tak, we Francji, to ciężko zamówić kawę po angielsku, prawda? Więc jak od czego zacząć? Więc na pewno takie dane, które zbieramy organoleptycznie, że tak powiem, czyli w ten sposób, że po prostu jedziemy do danego kraju i patrzymy, jak tam wygląda rzeczywistość, czy można się na ulicy porozumieć po angielsku, to na pewno jest pomocne. Ale mamy też takie narzędzia, które pozwolą nam odpowiedzieć właśnie na te pytania, które zadałeś, plus jeszcze na też jedno ważne pytanie, który rynek generalnie wybrać za ten rynek, który jest tym rynkiem dla nas najbardziej interesującym. Gdzie w ogóle zacząć, jaki jest potencjał na tych rynkach? I to jest akurat screen z takiego narzędzia, Google Market Finder albo Market Finder by Google, które no jest już na rynku jakiś czas, ale cały czas jak gdzieś je prezentujemy, no to jest jeszcze sporo osób na sali czy w widowni, czy na widowni, która tego narzędzia nie zna, a warto się z nim zapoznać, bo Google przygotował je właśnie po to, żeby pomóc takim sklepom internetowym, czy generalnie firmom, które będą wychodziły na rynki zagraniczne i między innymi takie dane dotyczące tego, jak wygląda posługiwanie się językiem i to w sferze internetu, bo to jest dość ważne, bo to są dane z organizacji Unicode. Jak wygląda właśnie posługiwanie się danymi językami na danym rynku, czyli można zorientować się, ile osób na danym rynku posługuje się językiem angielskim, czy tym kolejnym językiem jest na przykład język francuski, czy jakiś inny, tak jak widać tutaj w przypadku Rumunii. I to są takie dane, które już udzielą nam takie pierwsze odpowiedzi na pytanie właśnie, na ile otwarte na inne kultury, na inne języki jest dany rynek. No i potem też pozwolą przygotować się do wejścia na ten rynek właśnie z już konkretną ofertą przetłumaczoną na właściwy język. Także zachęcam do tego, żeby sobie tego Market Findera dobrze przejrzeć, spróbować znaleźć tam dane, nie tylko te dotyczące języków, które tutaj pokazałem, ale też takie dotyczące właśnie potencjału rynkowego, bo to jest właśnie miejsce, gdzie takie pierwsze odpowiedzi na te pytania, gdzie zacząć i nawet w jaki sposób, bo są tam też takie bardzo ciekawe artykuły, które potem krok po kroku pokazują, jak sobie taką ekspansję ułożyć. Właśnie odpowiedzi na te pytania tam w Market Finderze znajdziemy. A co w kwestii już stricte tłumaczenia? Jakby są gotowe jakby integracje, tak jak na przykład Atomsport ma jakby integrację z tłumaczem Google'a czy z Deeply, jakby, czyli jakby tak zwane jakby tłumaczenie maszynowe. Jakby, pytam o to, ponieważ odwołam się do własnego przykładu. Jakby w ostatnim czasie musiałem przetłumaczyć swój artykuł z języka polskiego na język angielski. Nie miałem jakby szczególnie czasu na takie tłumaczenie, więc wrzuciłem cały tekst do Deeply. No i w sumie nagle otrzymałem tekst przetłumaczony na angielski, który tak naprawdę wymagał lekkiej jakby korekty językowej. I było to bezbłędne, czyli jakby tłumaczenie maszynowe sprawdza się jakby w e-commerce. Czy są też inne drogi? Są też inne drogi. To jest odpowiedź, to jest pytanie, na które najlepiej odpowiedzieć, to zależy. Właśnie taka odpowiedź chyba jest jednak najlepsza. I faktycznie tych dróg mamy kilka i możemy się zastanowić nad tym, która jest dla nas najlepsza. I
Jedno, o czym trzeba tylko pamiętać, no to to, że te rozwiązania właśnie automatyczne najlepiej sobie będą radzić właśnie w języku angielskim, tak? Także to jest akurat tak, że tutaj jest największa baza do dyspozycji. Ta składnia też jest, myślę, w miarę prosta i dużo łatwiej sobie te narzędzia automatyczne będą radziły właśnie z takim językiem niż z językami słowiańskimi. Ja tu mam akurat taki z własnego podwórka przykład z językiem czeskim, bo piszę maile po czesku do moich słowackich kolegów, bo akurat czeskiego się uczyłem wcześniej, a nie słowackiego, ale jak korzystam z tłumacza do tego, żeby właśnie się tym językiem czeskim posłużyć, no to są tam takie pewne sygnały, że nie do końca jest to ten poziom, który pozwalałby na taką pełną komunikację. Na przykład ten tłumacz tak domyślnie cały czas zwraca się do wszystkich przez wy, tak się po czesku zwraca do osób, których się nie zna, a jak ja prowadzę komunikację z kimś, z kim jestem na ty, no to po prostu muszę ręcznie zmieniać potem wszystkie te końcówki wypowiedzi, żeby to naturalnie wyglądało. I to jest właśnie to, że nie jest jeszcze do końca tak z tym tłumaczeniem maszynowym, żeby można było je w pełni oddać w ręce naszych klientów i liczyć na to, że oni będą mieli dokładnie takie samo doświadczenie jak z lokalnym sklepem internetowym. A to jest docelowo nasz cel, tak? To jest właśnie cel, który stawia sobie przed sobą firma, czy powinna sobie przed sobą postawić firma, która wchodzi na rynek zagraniczny, no bo ona będzie konkurowała właśnie z lokalnymi sklepami i te lokalne sklepy będą komunikować się w lokalnym języku od początku. I to, żeby ten poziom osiągnąć, no to wymaga jednak jeszcze cały czas pracy ludzi. Tutaj mamy takie rozwiązanie, które może w tym pomóc, bo poza takim tłumaczeniem przez tłumacz od samego początku do końca, tak, całej witryny, czyli nie musi to być robione w taki tradycyjny sposób, chociaż rzeczywiście również można, to można się posłużyć takim tłumaczeniem, które wspierane jest tylko tłumaczeniem maszynowym, czyli mamy taką bazę, którą przetłumaczy nam algorytm, czy przetłumaczą algorytmy tłumaczące i potem na tej bazie pracuje redaktor, już niekoniecznie tłumacz, ale ktoś, kto zna bardzo dobrze język lokalny, jest w stanie nadać ten lokalny szlif temu tekstowi i jest w stanie go przygotować tak, że ktoś, kto patrzy potem na te teksty, no widzi dokładnie to, co mu chcieliśmy przekazać, a nie ma tam jakiegoś takiego wrażenia, że coś jest nie tak, że coś zostało zrobione właśnie z błędem, a w efekcie to potem się przekłada na stopień zaufania do naszego sklepu wprost, no bo jeśli tylko widzimy jakąś taką pewną niezgodność, to też się zaczynamy zastanawiać, ok, czy jak kupię produkty w tym sklepie, to ja dostanę je na pewno tak, jak to zostało obiecane. Okej, okay, czyli jakby wracając jeszcze do tego języka czeskiego na szybko, to jakby trochę rozumiem, że po angielsku jakby te tłumaczenia jakby są bardzo, bardzo fajne, jakby praktycznie bezbłędne, ale w innych językach mniej popularnych już pojawiają się jakieś potrzeby, gdzie jakby trzeba mieć redaktora, czyli jakby core tekstu powiedzmy jakby jest fajnie przetłumaczony, ale jednak jest potrzebna osoba, która nada taki powiedzmy lokalny powiedzmy charakter, zredaguje to pod język już stricte, nie wiem, czy to czeski, słowacki, czy chorwacki, jak rozumiem. Czy rumuński, czy węgierski, tak dokładnie. I ważne jest też to, że to, czego brakuje w tłumaczeniach maszynowych często to jest kontekst, tak? Czyli brakuje kontekstu, słowo może być przetłumaczone we właściwy sposób, ale nie we właściwym kontekście. Mieliśmy taki przykład ze sklepu internetowego właśnie tłumaczonego automatycznie przez jeden z takich lepiej rozpoznawalnych, przez jedno z takich lepiej rozpoznawalnych rozwiązań, gdzie baner z promocjami i z nowościami został przetłumaczony z języka polskiego nowości na język czeski jako sprawy, czyli wiadomości, czyli słowo, które informowało, które normalnie określa dziennik telewizyjny z wiadomościami, albo tą kolumnę w gazecie właśnie czy w portalu internetowym właśnie z informacjami. No i to nie do końca było to, o co chodziło, prawda?
Tak, ale to ja też pamiętam taką historię, to kilka lat temu było, jak jeden właśnie z dużych sklepów internetowych wchodził na polski rynek i było można tam kupić jakieś bakalie i to była mieszanka studencka i to było przetłumaczone jako karma dla studentów i też jakby na wszystkich facebookowych grupkach jakby no, ludzie to trochę jednak śmiali się z tego, więc też wiadomym jest, że no, tak jak mówisz, już to się odbija na kwestii zaufania, bo no, klienci nie szczególnie będą chcieli złożyć zamówienie w tym sklepie, widząc coś takiego, już jakby na dzień dobry pierwszy kontakt ze sklepem i już no, taki błąd, no nie? Tak jest, dokładnie tak to będzie wyglądało. Oczywiście są sytuacje, kiedy klient jest w stanie wybaczyć więcej, tak? W momencie na przykład, kiedy sprzedajemy markowe produkty i one są dobrze znane i ktoś wie dokładnie, że to jest ten model obuwia, które on zna ze swojego lokalnego rynku i chce go kupić, okej, tam może być jakieś nie do końca właściwe słowo, może być niewłaściwa fraza w tym opisie, ale jeśli widzi zdjęcie, potrafi rozpoznać ten numer produktu, to okej, to go wtedy weźmie i podejmie tę decyzję. Oczywiście będzie go to kosztowało więcej, tak? W sensie takim, że będzie musiał może dłużej się zastanawiać, może ta cena będzie musiała być jeszcze bardziej korzystna, żeby się na to zdecydował, ale to ta bariera będzie jeszcze większa w sytuacji produktów, których ktoś nie zna, czyli takich, którymi wchodzimy na dany rynek i są to albo nasze marki, albo są to produkty jeszcze tam na miejscu nieznane. No i wtedy będzie jeszcze trudniej przekonać tego klienta do tego, żeby właśnie podjął tę decyzję i taki zakup, takiego zakupu dokonał. Okej, okay. A jakby jeszcze kontynuując wątek właśnie jakby tłumaczeń, to jak je zbudować? Jest jakaś, nie wiem, możliwość przeniesienia jakby zaufania do marki, sklepu właśnie jakby z Polski na inny rynek, nie wiem, na przykład poprzez tłumaczenie opinii konsumenckich, jakby, bo natknąłem się na takie statystyki, że jednak z tym zaufaniem i postrzeganiem polskiego e-commerce'u na rynkach zagranicznych jest różnie. Jakby my jako Polacy, jakby nasz rynek jest zaawansowany technologicznie, a nasi sąsiedzi, nie wszyscy, jakby tutaj mam, że na myśli bardziej z Europę Zachodnią, jakby niekoniecznie jakby są tego świadomi, ponieważ dobrnąłem też do statystyk, gdzie 93% Niemców, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Polski, są pozytywnie jakby zaskoczeni jakby poziomem technologicznym w Polsce, czyli stereotypowo Niemiec jakby patrzy na nasz e-commerce i kojarzy go jednak chyba z zacofaniem. I mamy jednak sporo do zrobienia w kwestii naprawy naszego wizerunku i też budowania zaufania do sklepów i produktu. Tak. To jest wyzwanie na pewno na niektórych rynkach większe, tak jak na przykład w Niemczech, czy nawet w Czechach. To też jest ciekawe, że my patrzymy na ten czeski rynek trochę z góry, no bo jest mniejszy od naszego i wydaje nam się, że rzeczywiście to my tutaj mamy i dobrze rozwinięty e-commerce i wszystkie narzędzia. Natomiast jak się rozmawia właśnie z kolegami z zapołudniowej granicy, to oni mają dokładnie takie są pojęcie o swoim rynku i też patrzą na nas trochę jak na taki kraj za wschodniej granicy. To akurat takie częste podejście wśród czeskich klientów. I są z drugiej strony na pewno też kraje, jak Rumunia, gdzie Polska jest postrzegana jako właśnie taki kraj rozwinięty, gdzieś do przodu na tej ścieżce rozwoju i z kolei tam mamy bardzo dobry odbiór. I to, co wydaje mi się jest ważne, to żeby starać się te w tych momentach, czy na tych rynkach, gdzie możemy wykorzystać już jakąś taką naturalną przewagę, którą mamy jako polska marka czy polska firma, starać się to wykorzystać, a na niektórych rynkach albo budować ten wizerunek stopniowo, krok po kroku, albo co będzie jeszcze lepszą praktyką, wspierać się w budowaniu tego wizerunku właśnie lokalnymi siłami i to na przykład na czeskim rynku polskie marki, które potrafią to zrozumieć, starają się robić, wchodząc od razu na przykład na ten rynek z takim komunikatem, który jest wspierany przez albo osoby, które na miejscu lokalnie są rozpoznawalne, czyli
takich influencerów, powiedzmy, w różnych branżach, albo po prostu starają się zaprezentować i jeszcze mocniej pokazać to, w jaki sposób produkt jest odbierany przez tych czeskich lokalnych klientów. No i tutaj ważne jest to, żeby te opinie, o których mówimy, żeby one nie były tłumaczone jeden do jeden, żeby widać było, że te, które mamy prezentować użytkownikowi na danym rynku, rzeczywiście z tego konkretnego rynku pochodzą. No bo to jest tak, że ludzie są bardzo dobrze w analizowaniu tych informacji, które widzą na stronie i w wyszukiwaniu tych, których potrzebują i będą skanować tą stronę tak długo, aż znajdą opinię, która albo będzie oznaczona flagą ich kraju, albo będzie tam imię, które będzie wskazywało jasno, że to jest Indra albo inny reprezentant tego właśnie lokalnego czeskiego rynku, a nie jakiś Paweł albo Andrzej z rynku polskiego. I wiadomo, że te opinie wtedy tych klientów, takich, którzy są tacy jak my, będą dla nas bardziej cenne. Często są nawet takie różnice kulturowe. Może się okazać, że coś, co będzie przeszkadzało klientowi z Niemiec, nam nie będzie przeszkadzało i odwrotnie, tak? Także trzeba pewnie na to patrzeć w ten sposób. Ja tu mam taki przykład, może nie z tej branży, ale myślę, że dobrze pasujący, bo kiedyś szukałem noclegu w stolicy Estonii, w Tallinie, i tam znalazłem jeden, na który w końcu zdecydowaliśmy się, ale miał właśnie taką bardzo niedobrą opinię od turystki z Wielkiej Brytanii, która napisała, że recepcjonistka jest nieuprzejma, niemiła, w ogóle się nie uśmiecha i w ogóle nie ma z nią normalnego kontaktu, jak powinien być między właśnie klientem a recepcjonistą. No i ktoś odpowiedział na tę opinię potem poniżej, pisząc: OK, ale nie spodziewaj się w dawnym poradzieckim kraju tego samego stopnia komunikacji, co w właśnie Wielkiej Brytanii. Czyli oczekiwania były ustawione na takim poziomie, jak gdzieś w zupełnie innym kręgu kulturowym, no a realia były takie, jak mniej więcej u nas, czyli nie było tam jakiejś nadmiernej sympatii między tą recepcjonistką a klientami, ale po prostu taki grzeczny, lekki dystans. I to było coś, co dla turysty z Polski w zupełności wystarczało, no a dla właśnie gościa z Wielkiej Brytanii było przeszkodą. I w ten sposób naturalnie będziemy właśnie starali się gdzieś na tej liście opinii wyszukiwać tych, które pochodzą z naszego kraju. I to, co ważne dla e-commerce'u, to to, żeby szczerze i w otwarty sposób prezentować te informacje, czyli tak, jak one rzeczywiście były zbierane, tak żeby widać było, że to są ci klienci, na których opinii ci inni lokalni klienci mogą się oprzeć. A jakby jeszcze jakbyś mógł opowiedzieć, bo jednak dużo jakby skupialiśmy się na tłumaczeniach, na budowaniu zaufania, no ale jednak to nie wszystko. Jakby o czym jeszcze należy pamiętać, jeśli decydujemy się na ten cross-border? No a jak, co na przykład w przypadku pozycjonowania w wyszukiwarkach SEO? Jeśli chodzi o SEO, no to tutaj też jest praca dla tłumacza i to też jest taka rzecz, którą trzeba uwzględnić w tym całym procesie. I tą pracę wtedy dobrze, żeby wykonał tłumacz razem ze specjalistą z SEO albo SEM, takim, który jest w stanie zweryfikować jego pracę. I tu mamy takie doświadczenia, że na pewno listę słów kluczowych powinien tłumaczyć i z jednej strony ktoś, kto zna lokalny rynek, i z drugiej strony ktoś, kto potrafi potem zweryfikować te dane w narzędziach Google i sprawdzić, czy słowa zaproponowane przez tłumacza rzeczywiście są wyszukiwane w danym kraju. Mamy taki przykład znowu z rynku czeskiego. Wszystkie polskie firmy, które wchodzą na rynek czeski, sprzedają takie foliowe szklarnie, nazywają to tunelami foliowymi, bo one się tak nazywają, i tłumaczą to dokładnie jako foliowe tunele na język czeski, bo to brzmi prawie dokładnie tak samo, no ale wszyscy Czesi nazywają to foliownikami i to są po prostu foliowniki. Jeśli nawet w takim drobnym elemencie popełnimy błąd, no to potem się może okazać, że właśnie czy to nasza reklama, czy nasza strona w wynikach organicznych będzie widoczna nie tam, gdzie powinna być, czy nie tam, gdzie jej klienci szukają. No i dobrym takim, a prostym sposobem na sprawdzenie tego, czy to rzeczywiście tak wygląda, jak powinno, jest przejście przez stronę konkurencji albo takie agregatory jak u nas Ceneo, czy Heureka właśnie w Czechach, czy Idealo w Niemczech, i sprawdzenie, w jaki sposób tam przygotowane są kategorie i gdzie te produkty, które sprzedajemy, w których kategoriach są zaszeregowane, jak te kategorie się nazywają.
I potem dopiero z taką listą usług kluczowych idziemy do tłumacza, który wykonuje już to kolejne zadanie, czyli albo tłumaczy, albo redaguje tekst po tłumaczeniu maszynowym i on wie wtedy, że tą listę słów kluczowych powinien uwzględnić na tym etapie i uwzględnić te słowa kluczowe, czy to na za kategorii, czy potem w opisach produktu. Okej, okay. A czy jeszcze są jakieś elementy takie ważne, o których jakby trzeba pamiętać już wiesz, na początku jakby całego projektu pod tytułem wdrażanie sprzedaży zagranicznej? No mamy kilka elementów tutaj wyświetlonych na liście, którą przygotowałem. To są te rzeczy, które taki klient będzie sprawdzał potem, biorąc pod uwagę, czy podejmując decyzję, czy rzeczywiście dany produkt kupić u nas, czy nie. Bo jeśli zorientuje się gdzieś tam już na tym etapie przeszukiwania czy przeglądania naszego sklepu, że to jest sklep zagraniczny, no to będzie wtedy też chciał mieć większą pewność, że ten zakup zostanie dokonany właściwie, no i że wszystko, że cały ten proces przewinie tak jak trzeba. I na pewno w upewnieniu się pomoże mu to, że nawet jeśli nie będziemy mieli firmy założonej w danym kraju, bo tego na pewno na początek nie będziemy robić, to, że w sekcji kontakt znajdzie lokalny numer telefonu, znajdzie adres, pod który będzie mógł zwrócić swoje produkty, bo jeśli pytano Europejczyków o to, co jest ważne właśnie w zakresie podejmowania, czy w momencie podejmowania decyzji o zakupie przez stronę internetową, no to tam w pierwszej kolejności pojawiło się bezpieczeństwo, czyli to, czy ten mój zakup będzie bezpieczny i czy wszystko właśnie pod takim kątem bezpieczeństwa będzie spełnione tak, jak trzeba, te wszystkie warunki, a kolejnym była właśnie łatwość zwrotu i łatwość odsyłania towaru w sytuacji, kiedy on mi nie pasuje albo chcę go wymienić na jakiś inny. No i takie lokalne adresy, czy takie lokalne numery telefonów możemy zapewnić klientom, którzy działają z Polski, a chcą sprzedawać do swoich klientów właśnie na przykład w Rumunii, na Węgrzech, czy w Chorwacji, czy Słowenii. Mamy w sumie 18 takich krajów, gdzie jesteśmy w stanie pomóc. Plus tym kolejnym etapem jest potem jeszcze to sprawdzenie takie ludzkie. Często ludzie dzwonią po to tylko, żeby sprawdzić, czy po drugiej stronie będzie osoba mówiąca w ich języku i wtedy taka obsługa klienta w języku lokalnym jest bardzo ważna. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze taką listę elementów, które warto sprawdzić w momencie, kiedy już ten nasz sklep zostanie przetłumaczony i przygotowany na wejście tych zagranicznych klientów. I tutaj jest to takie zadanie, które warto wykonać zdecydowanie przy pomocy kogoś, kto zna dany rynek, ale zna go z autopsji i zna go na bieżąco, czyli robi zakup w tej chwili w sklepach internetowych w swoim kraju i jest w stanie sprawdzić na przykład, czy metody dostawy i te opcje płatności, które tam są do dyspozycji, to są te, które na danym rynku są rozpoznawalne, oczekiwane. To może być przykład z rynku niemieckiego, gdzie większość klientów kupuje PayPalem, który nie jest łatwy do załatwienia w Polsce i którego polskie sklepy internetowe też często na polski rynek nie potrzebują, a na ten rynek niemiecki bez tego PayPala albo trudno wejść, albo trudno liczyć potem też na to, że klient już nawet na tym etapie, kiedy dochodzi do koszyka i decyduje się na wybór opcji płatności, jeśli nie znajdzie tam tego PayPala, no to wtedy będzie jeszcze miał tą dodatkową chwilę zawahania przed decyzją zakupową. To jakby podobna sytuacja jest na przykład w Skandynawii, gdzie tam jakby bardzo popularnym jakby środkiem płatności jest Klarna, prawda? Jakby też tamtejsi konsumenci uwielbiają właśnie płatności Klarną, gdzie na przykład w innych państwach nie jest to tak popularne. Ale tak, warto sobie przejrzeć właśnie taką listę, listę popularnych opcji płatności, metod dostawy. Nie jest to proste, żeby znaleźć te dane, ale można je wyszukać, a najlepiej posłużyć się wtedy właśnie wiedzą kogoś, kto na danym rynku działa na co dzień. Tak? To już ci powiem. Dużą taką tabelę mamy w naszym e-booku, który właśnie napisaliśmy o cross-porterze, więc teraz słuchacze możecie wyciągnąć telefony i mamy
do Was kilka takich, powiedzmy, wirtualnych prezentów, między innymi właśnie nasz e-book z Atom Store, gdzie jakby jest kompleksowa wiedza o cross-borderze zebrana w jednym miejscu. Między innymi znajdziecie tam tabelę, o której właśnie Paweł mówił, z informacjami właśnie, jakie na przykład metody płatności albo jakie metody dostawy też preferują jakby Europejczycy w danym państwie. Jakby to jest prawie 60 stron wiedzy o cross-borderze, jednak to jest tak szeroki temat, widzę na czasu, nas goni strasznie, my się zagadaliśmy, a pojawiają się też pytania na czacie, więc jeszcze wiem, że Paweł ma jeden prezent do Was, więc jeśli pobraliście już e-booka, zeskanowaliście QR kod, też e-book jest dostępny na naszej stronie internetowej. I tutaj jeszcze prezent mały od Expandeco. Tak, tak, tak. To, czym my się chcemy podzielić ze słuchaczami i tymi, którzy nas dzisiaj oglądają, no to jest voucher właśnie na taki audyt lokalnej zgodności strony internetowej, który robi nasz zespół, który na co dzień na danym rynku pracuje przy obsłudze klienta i można go uzyskać z innymi jeszcze dodatkowymi rabatami, bo tego jest więcej właśnie na tej stronie, której adres teraz wyświetliłem, więc zachęcam do tego. Ze swojej strony również polecam e-book, bo też go już jakiś czas temu czytałem, przeglądałem i faktycznie sporo informacji, które są potrzebne do tego, żeby właśnie sobie tą ekspansję w sklepie ułożyć w odpowiedni sposób. Tam się znajdzie i na pewno nie jest to tak, że można taką decyzję podjąć i przeprowadzić w ciągu jednego tygodnia, więc zachęcamy też do tego, żeby zostać z nami w kontakcie. Na naszej stronie Expandeco też jest możliwość zapisać się na newsletter. Tam w tym newsletterze staramy się też dzielić takimi świeżymi informacjami na temat tego, co w tym cross-borderze słychać, więc zachęcam również do takiej opcji zostania z nami. Ja, Paweł, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również, za zaproszenie. I za rozmowę. Widzimy się już pewnie niedługo na jakimś kolejnym webinarze. W takim razie dziękuję też za tak liczne przybycie na nasz webinar. Oczekujcie w takim razie od nas maila i kolejnych zaproszeń na wydarzenia. Zostawiamy czat jeszcze przez kilka minut. Tak jest. Jeśli się pojawiły jakieś pytania, śmiało piszcie. Odpowiedź będzie niebawem. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Tak jest. Dziękujemy. Do usłyszenia.